Te chińskie kloce, niech twoje serce pokocha je, trudne klocki. Plaża. Impreza z okazji 1000 subów na kanale WTF Kloc. Wszyscy bawią się w najlepsze, trwa impreza, trwa pływanko, trwa łapanie pokemonków, a wszystko z okazji tego, że kanał WTF Kloc osiągnął 1000 subskrypcji. Nikt jednak nie wiedział, co lada chwila się wydarzy. No tak powiem szczerze, jestem tu już od kilku godzin i nie mam pojęcia, co się wydarzy i nie mamy żadnej informacji nawet, co się wydarzy. Generalnie nie wiem, po co tu jesteśmy. Trudne klocki. Zabawa trwa w najlepsze. Ale fale! Hej, chińska Wonder Woman! Co jest? Czemu ty w ogóle pływasz? A czemu nie? A kazał ci ktoś? No w sumie nie. No to stój w miejscu i czekaj na komendy, co masz robić. No w sumie... Ej, ziomek, co robimy, bo ja nie wiem, co mam robić. No to jest najgorsze, że ja też właśnie nie wiem, co mamy robić. No ale tak stoimy od kilku godzin i nic się tutaj nie dzieje kompletnie. No i właśnie to jest najgorsze, ja nie wiem, co mamy robić. To było najgorsze. Niby trwała impreza z okazji 1000 subów na kanale WTF Kloc. Niby mieliśmy się bawić, miała być gruba wiksa, głowa w betoniarce. Ale nie wiem, co mam robić, nikt nam nic nie powiedział. Tak stoimy jak te kołki albo widły w klocu i nikt nie wie, co ma robić. Ja nie wiem, co dalej. Coraz bardziej zdruzgotani uczestnicy imprezy, coraz bardziej nie wiedzą, co mają robić. Stoją jak widły w klocu i nie wiedzą, co ze sobą począć. Kurde, oni nie wiedzą, co ze sobą począć? Ja tu tak stoję w tej wodzie po pas od 12 godzin. Totalnie wszystko mi już odmokło, a nawet przemarzło. Przecież to bez sensu, co my robimy. Nie, ziomu, źle gadasz. Przecież właściwie to my nic nie robimy. No niby tak. No właśnie, to jest najgorsze. No właśnie, leżę na tym słońcu już 16 godzinę. Ja czuję, że to się dobrze nie skończy i że jednak chiński plastik jest lepszy niż chiński rak od poparzeń. Jeżeli coś się lada chwila nie zmieni, to wszystko się źle skończy. Trudne klocki. Mijają kolejne godziny. WTF-y nadal nie wiedzą, co jest grane, nadal nie wiedzą, co mają robić, nadal sterczą w bezruchu, ponieważ nie wiedzą, o co tutaj chodzi. No kurde, nawet reklamy teraz powinny lecieć, ale jakoś nie lecą. Widać, nikt tego nie zaplanował, nikt nie powiedział, kiedy mają być reklamy. Czy to będzie odcinek bez reklam? Kurde, powinienem już dawno sprzedawać mięso z grilla. Grill już rozpalony, ale nie mam informacji, co dalej. Mieliśmy się bawić, miało być fajnie, miała być rekordowa sprzedaż mięsa, a tymczasem stoimy bez żadnych instrukcji. Ja nie mam pojęcia, co tutaj jest grane. Tak jest, piesku. Miało być głaskanko, miała być zabawa, miało być fajnie, miała być impreza z okazji 1000 subów. Tymczasem nikt nie wie, co ma robić. Jakaś paranoja. Trudne klocki. Po uczestnikach imprezy da się wyczuć coraz większą frustrację w powietrzu. Nikt nie ukrywa, że nic nie wie, a wszyscy stoją właściwie zamarli w bezruchu, bez posiadania większych poleceń. Kurde, miała być impreza, myślałem, że coś z tą dziewczyną poklockujemy sobie razem, a tymczasem siedzimy, patrzymy się w te słupy, jak wów, malowane wrota i nic z tego więcej nie wynika. Zaczyna mnie nużyć ten odcinek. No, dokładnie. Miało być 1000 subów, miała być impreza, miał być przede wszystkim hajs, miała być forsa z subskrypcji, miały być więcej nowych kloców, miało być darmowe mięso na barze, no i dzika impreza. Tymczasem siedzimy, nic się nie dzieje, nikt nam nie dał żadnych poleceń. Gdzie tu jakikolwiek scenariusz? Tak siedzimy tu wszyscy i siedzimy od godzin i nic się nie dzieje. Ja czułam, że to się nie może dobrze skończyć. Bez scenariusza to nie ma żadnych szans bytu. Ten odcinek po prostu nie może się udać. Nikt z nas nie wie, co się dzieje, nikt z nas nie wie, co ma robić. Brak tu jakiegokolwiek ładu i składu. Ja wiedziałam, że to się dobrze nie może skończyć. I wtem kątem oka dostrzegłam coś. Spójrzcie, spójrzcie, ludziki. Spójrzcie na to wszystkie chinole. Może wyrzuciło jakąś kasetę. Może to jest jakaś podpowiedź? Może teraz się coś zacznie dziać? Sprawdźmy to w magnetofonie. Trudne klocki. Chińska Wonder Woman zanosi więc kasetę do baru, gdzie wieczorami jest DJ-ka i może pójść muzyka. Proszę cię, oto kaseta, pójdź ją. Dobrze, tu jest bar, tu wieczorami leci muzyka. Mam więc odpowiedni sprzęt, by to puścić i nie zawaham się tego puścić. Poczekajcie chwilę. Miałam nadzieję, że to coś wyjaśni, że okaże się,
Czemu nie wiemy, co robić? Czemu nie mamy żadnych instrukcji? I co się stało ze scenariuszem? To, co jednak stało się chwilę później, przerosło moje wszelkie oczekiwania. Uwaga, puszczam! Trudne klocki.